Witam wszystkich na kolejnym webinarium organizowanym przez AWS Polska. Tym razem tematem przewodnim naszego webinarium będzie serverless, czyli sposób budowania aplikacji w oparciu o nieużywanie serwerów wirtualnych. Ja się nazywam Tomek Stachlewski, mam przyjemność poprowadzić to webinarium. Nie ukrywam, że dla mnie wyjątkowo ciekawe, gdyż temat serverless uważam, że jeden z bardziej ciekawych trendów, które obecnie widać w świecie IT. Tak jak zazwyczaj, bardzo zapraszam Was do zadawania pytań. Możecie śmiało je zadawać na czacie widocznym w panelu, aczkolwiek odpowiedzi na nie będą udzielane jakby po webinarium drogą e-mailową. Jeżeli chodzi o podział, prezentacja, a faktyczne budowanie aplikacji, pokazywanie czegoś na żywo, to dzisiaj tak zakładam, że około 25% to będzie prezentacja, natomiast 3/4 czasu poświęcimy na faktyczne jakby przeglądanie, zalogowanie się do konsoli AWS-owej i zbudowanie, przetestowanie funkcjonalności usług typu serverless. Dobra, to myślę, że możemy zaczynać. Chmura. Myślę, że już definicji chmury nie muszę podawać. Wiadomo, chmura to są właśnie te klocki Lego. Klocki Lego, usługi, które są wykorzystywane przez firmy, żeby budować jakieś aplikacje. I teraz, jeżeli byśmy tak spojrzeli na to z jednej strony, to oczywiście chmura dostarcza właśnie te usługi. I wśród tych usług są takie rzeczy jak serwery wirtualne, jak dyski. Więc możemy pójść do chmury, uruchomić serwer wirtualny, zainstalować na nim aplikację, zarządzać tym serwerem i to nam może wystarczyć. Po jakimś czasie chmura AWS zaczęła dostarczać usługi tak zwane zarządzalne. I tutaj była zmiana taka w stosunku do tej wcześniejszej grupy, że użytkownik, klient już tutaj nie wybierał, nie miał dostępu do serwera wirtualnego. Na przykład taką usługą będzie Amazon RDS, czyli baza relacyjna zarządzana przez AWS-a. Użytkownik wybiera, jaki serwer tam jest, jaka baza danych jest tam dostarczana, aczkolwiek użytkownik nie ma faktycznego dostępu do serwera wirtualnego, nie może się zalogować na ten serwer. I teraz w ramach tej grupy właśnie można wyróżnić tą trzecią jakby kategorię usługi serverless. I tutaj przykładem najbardziej popularnym prawdopodobnie będzie Lambda, czy też DynamoDB jako baza nierelacyjna. I tutaj znowu poszliśmy krok dalej. Tutaj ciągle użytkownik oczywiście nie ma dostępu do serwera, ale też tu użytkownik tego serwera w ogóle nie widzi. Jest to dla niego zupełnie abstrakcyjny byt, nie myśli o skalowalności, nie myśli o zarządzaniu. I teraz, czemu serverless? No tak przykładowo, jeżeli byśmy tak skupili się na takim typowym czasie budowy aplikacji, no to oczywiście na początku będziemy mieli development. Budujemy aplikację, wdrażamy w jakimś ulubionym języku programowania. No i teraz ten development się kończy, chcemy wejść na produkcję, ale nie możemy, bo jeszcze pewne są rzeczy, które musimy zrobić. Takie no, zazwyczaj nudne rzeczy. To pytania pojawiają się takie jak, ile serwerów będziemy potrzebować, jaki budżet powinniśmy na nie zaplanować, jak powinniśmy to skalować. I dopiero gdy odpowiemy sobie na te pytania, no to faktycznie możemy zrobić go live, wchodzimy na produkcję, się cieszymy. Teoretycznie, czy to jest koniec projektu? Nie. No później są jeszcze większe nudy, bo tak naprawdę trzeba pomyśleć o tym, kto będzie aktualizował, patchował te serwery, kto będzie administrował, no i też przydałoby się nie płacić, gdy za te rzeczy rzeczywiście ich nie używamy. Tych takich tematów związanych z serwerami jest bardzo dużo. No ogólnie no, chcielibyśmy się skupić na budowaniu aplikacji, a nie do końca możemy, bo musimy robić serwery. Musimy pamiętać o serwerach, o patchowaniu serwerów, o skalowalności itd., itd. Stąd właśnie pojawiła się ta koncepcja serverless, czyli bezserwerowności, czyli właśnie użytkownik skupia się tylko na biznesie, na swojej aplikacji, a nie na infrastrukturze. Teraz też popularnym takim jakby tematem, określeniem jest FAS, czyli Function as a Service. Pytanie, czy to są te same rzeczy, czy serverless równa się FAS? Nie, tutaj taka mała uwaga. FAS to jest część serverless. Serverless to jest troszeczkę większa grupa jakby funkcjonalności. I teraz jak popatrzymy sobie na AWS-a, na usługi serverless, to pewnie większość z Was wie, że takim typową usługą, najbardziej taką popularną, będzie Lambda, czyli moc obliczeniowa. Czyli możemy właśnie wprowadzać nasze usługi, mikrousługi do chmury w postaci usług bez użycia serwerów.
ale tak naprawdę tych usług serverless jest dużo więcej. Są bazy danych, jest storage, jest zarządzanie użytkownikami, nauczanie maszynowe i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba być trochę tutaj otwartym. Pamiętajcie, że to nie jest nie tylko Lambda, ale na przykład S3. S3, czyli przechowywanie danych, również jest usługą serverless, bo nie myślimy o skalowalności, po prostu wrzucamy tam nasze dane, storage samemu rośnie. Nie myślimy o serwerach, nie myślimy o wielu rzeczach, o których normalnie musielibyśmy myśleć, projektując nasze aplikacje. I dzisiaj w czasie tego webinarium skupimy się na paru takich usługach, które ja wybrałem jako takie bardziej ciekawe, aczkolwiek rzeczywiście większość czasu poświęcimy właśnie na Lambdę. OK, zatem Lambda. Czym jest Lambda? Najprościej utożsamić sobie Lambdę jako mikrousługa. To jest pewna mikrousługa, czyli dostarczająca pewną funkcjonalność, jakąś funkcjonalność dla naszych użytkowników, dla naszych aplikacji. To jest mikrousługa tylko bez serwera. I w skrócie polega to na tym, że tak naprawdę budujemy funkcję Lambdy. I funkcja Lambdy to będzie pewien kod. Ten kod będzie napisany w jednym z czterech języków programowania. To będzie albo Python, to będzie albo Java, Node.js albo .NET Core. I teraz jak napiszemy taką aplikację, taką mikrousługę, naszą mikrousługę, to następnie po prostu pakujemy, wrzucamy do chmury i mówimy: droga chmuro, zarządzaj tym, skaluj to, administruj tym, a ja chcę tylko wykorzystywać to, gdy będę miał taką potrzebę. No i powiedzmy, że mieliśmy taką aplikację, mieliśmy tą naszą funkcję, wrzuciliśmy to do chmury i teraz jak będziemy to uruchamiać? Jest kilka możliwości. Po pierwsze, oczywiście SDK. Jak zobaczymy za parę minut, potencjalnie możemy się wywołać naszą funkcję poprzez SDK do Java, .NET-u, Pythona i wielu innych języków. Inna możliwość to jest usługa, która jest nazywana API Gateway. W skrócie możemy wystawić naszą mikrousługę, naszą Lambdę na świat w postaci usługi restowej, co też jest bardzo popularne i co dzisiaj zrobimy. Inne możliwości to oczywiście uruchomienie Lambdy z innej Lambdy, czy też Alexa, czyli ten asystent, sztuczna inteligencja, asystent wirtualny i nagle możemy rozmawiać z naszymi aplikacjami, a bardzo często tym backendem będzie właśnie Lambda. Czy też inny przykład to jest cron, czyli możemy w chmurze zaschedulować naszą funkcję, żeby odpalała się zgodnie z jakimś wyrażeniem czasowym. Teraz Lambda jest wykorzystywana w wielu rzeczach, od backendów po aplikacje mobilne, aplikacje webowe, chatboty, sztuczna inteligencja i wiele innych przypadków. Tak naprawdę właściwie Lambda można zastosować wszędzie, bo jak zobaczycie, rzeczywiście bardzo fajny to jest sposób, żeby budować aplikacje dużo szybciej i sprawniej. Teraz Lambda ma kilka charakterystyk. Ja osobiście uważam, że jedną z ciekawszych jest skalowalność. Tutaj użytkownik już nie konfiguruje skalowalności, nie mówi, jak ta Lambda się ma skalować. Ona po prostu się już skaluje automatycznie. Jeżeli będziemy mieć jednego użytkownika, to będzie jedna Lambda, która mu odpowie. Jeżeli tych użytkowników będzie więcej, to Lambda sama się wyskaluje. Jeżeli tych użytkowników jest 10 tysięcy, ta Lambda też się wyskaluje, żeby obsłużyć te wszystkie requesty. A co jest najfajniejsze w Lambdzie, to jeżeli użytkowników w ogóle nie ma, bo mamy środek nocy, wszyscy śpią, to Lambdy też nie ma i w skrócie nie będziemy za Lambdę płacić. Ponieważ Lambda w przeciwieństwie do serwerów wirtualnych ma inny sposób jak naliczania opłat. W przypadku Lambdy my możemy wrzucić do Lambdy naszą usługę, ale jeżeli z niej nie korzystamy i nie używamy, mimo że ona jest tam w gotowości, żeby coś przeprocesować, to AWS nie będzie nas charge'ował, opłaty po prostu nie idą. To, co robi AWS, to wylicza czas, gdy ona faktycznie działała, gdy procesowała jakieś requesty i mamy tu granularność rzędu 100 milisekund. Czyli po prostu, jeżeli nasza Lambda pracowała w miesiącu 2 sekundy, no to zapłacimy za 2 sekundy. Jeżeli pracowała 2 godziny, to zapłacimy za 2 godziny. I też Lambda ma też dość istotny free tier, czyli ten darmowy poziom. Teraz, żeby taką skalę tutaj jakby wyobrazić sobie, moglibyśmy wykorzystywać Lambdę w miesiącu, moglibyśmy ją wywoływać milion razy w miesiącu. Taka krótka Lambda 100 milisekund i byłoby to zupełnie za darmo. Każdy kolejny milion takiej Lambdy 100 milisekundowej kosztowałby około 20 centów. Zatem to jest jakby no poziom ceny, jeżeli chodzi o Lambdę.
nie płacimy, gdy nie używamy, płacimy faktycznie zgodnie tak, jak nasze potrzeby będą rosły. Dobra, a co robi AWS z tyłu? Czyli mówiliśmy o skalowalności, o deploymencie, to AWS będzie deployował naszą mikrousługę na serwerach. Niezawodność, Lambda od razu jest działa w oparciu o trzy strefy, czyli o trzy availability zony, dzięki czemu nasze aplikacje, systemy, ich poziom dostępności jest dużo większy. Logowanie, patchowanie serwerów wirtualnych to też jest robione przez AWS-a. Dobrze, więc zobaczmy rzeczywiście, jak to działa w praktyce. Więc ja tu zalogowałem się do konsoli AWS-owej, mamy nasze usługi i przejdziemy sobie do Lambdy, czyli właśnie do tej architektury mikrousługowej i utworzymy nową funkcję. Tutaj, co widzimy, to są pewne blueprinty, pewne template'y, które są dostarczane przez AWS-a. Nas one teraz nie interesują, utworzymy sobie Lambdę jakby samodzielnie własną. Wizard do tworzenia Lambdy będzie bardzo prosty. Pierwszym krokiem jest wybór tak zwanego triggera, czyli potencjalnie tego wyzwalacza, który będzie tą naszą Lambdę uruchamiał. Tu potencjalnie moglibyśmy na przykład powiedzieć, że nasza Lambda będzie wystawiona na świat za pomocą REST-a, za pomocą API Gateway. Tu moglibyśmy na przykład skonfigurować, że Alexa, czyli ta sztuczna inteligencja, asystent domowy będzie się z nią integrował. W tej chwili niczego nie zrobimy, po prostu bezpośrednio poprzez SDK będziemy ją uruchamiać, więc przejdźmy do kolejnego kroku. I to, co widzimy, to jest cały wizard, cała prostota, całe piętno Lambdy. Więc nazwijmy naszą Lambdę standardowo Hello World. Środowisko. Tak jak mówiłem, mamy cztery do wyboru, jeszcze w kilku wersjach. Powiedzmy, że dzisiaj będziemy pokazywać w Pythonie 2.7. Teraz to. Tutaj, co możemy zrobić, to wpisać naszą mikrousługę. Jeżeli to jest jakaś prosta mikrousługa, którą możemy z palca wkleić, to bardzo często ją sobie tutaj wkleimy, wpiszemy. Oczywiście przy bardziej takich zaawansowanych, produkcyjnych rzeczach, no nie będziemy chcieli z palca tutaj tego wpisywać, więc wówczas możemy też po prostu wrzucić naszą całą paczkę kodu do Lambdy, którą wcześniej sobie wygenerowaliśmy. Czyli na przykład gdybyśmy mieli Java, to takiego jara albo vara byśmy wrzucili po prostu oddzielnie. Dobrze, jednak w tym przypadku będziemy robić prostą mikrousługę, więc sobie napiszmy, że to będzie hello from Lambda by from webinar. OK, więc to jest nasza funkcja. Przechodzimy dalej, nie będę opisywał wszystkich funkcjonalności, bo nie o to w tym chodzi. Jedna istotna rzecz to rola. Rola, czyli uprawnienia. Ja sobie wcześniej przygotowałem uprawnienie Lambda role, którą tutaj będę wykorzystywał. Przechodzimy dalej, małe review, czy wszystko się zgadza i tworzymy. I teraz tak naprawdę nasza funkcja już działa. Ona została zdeployowana i tylko czeka, żebyśmy ją wywoływali. Ona czeka, więc w tej chwili tak naprawdę nic też nie płacimy. Dopiero będziemy płacić za faktyczne wywoływania tej funkcji. Przetestujmy tę funkcję. Mamy też przycisk do testowania, żeby było prościej. Pewien input, czyli jakieś dane, które byłyby wejściem dla naszej funkcji. Teraz to nie będzie istotne, więc tak naprawdę możemy to zupełnie pominąć i przetestujmy. Teraz co zrobi AWS, to faktycznie uruchomi tą Lambdę i wywoła na niej ten nasz event. No i rzeczywiście możemy zobaczyć, że dostaliśmy informację hello from Lambda from webinar. Mamy też informacje o czasie wywołania, ewentualnie logach, które zostały zaobserwowane. Oczywiście nasza Lambda może być trochę bardziej zaawansowana, więc powiedzmy, że ona jednak będzie przyjmowała pewien atrybut. Powiedzmy, że to będzie autor, czyli to będzie przyjmowane właśnie w tym inputcie, w parametrze autor i sobie tutaj dodamy do tego outputu tą informację. Dobrze. Przetestujmy ponownie, jednak teraz dodajmy informację właśnie, że będziemy dodawać atrybut wejściowy do tej naszej funkcji. OK. Funkcja zakończyła się powodzeniem i możemy rzeczywiście zobaczyć, że dostaliśmy informację hello from Lambda from webinar by Tomasz. Zobaczmy teraz, czy rzeczywiście tą Lambdę też możemy uruchomić z innych miejsc, na przykład poprzez właśnie z SDK. Ja sobie wcześniej przygotowałem mały, prosty kod javowy, gdzie wykorzystuję właśnie klienta lambdowego. Tworzę requesta,
moja funkcja jest, nazwałem ją Hello World, czyli rzeczywiście tak jak wcześniej ją tutaj nazwałem. Jeden parametr wejściowy, autor, powiedzmy, że tym razem to będzie Tomasz Stachlewski. I spróbujmy wywołać tą naszą funkcję. Jeżeli wszystko przejdzie pomyślnie, to dostaliśmy odpowiedź. Hello from Lambda, from Webinar by Tomasz Stachlewski. Czy rzeczywiście z naszej aplikacji innej potencjalnie skomunikowaliśmy się z naszą mikrousługą, wywołaliśmy ją i dostaliśmy informację z powrotem. Oczywiście też tutaj, to jest w przypadku u mnie, jakoś tam z Eclipse'a, moglibyśmy taką Lambdę skonfigurować z poziomu tutaj Eclipse'a. Więc ja tu mam zainstalowany plugin AWS-owy, więc też mógłbym po prostu utworzyć nowy projekt w oparciu o Lambdę AWS-ową. Dokładnie miałbym te same możliwości wyboru, co na konsoli AWS-owej. Dobrze. Wróćmy do naszej konsoli i teraz zobaczmy jeszcze raz te nasze triggery. Teraz tak, powrócę do takiej prostej Lambdy, która tylko się witała, bez żadnych parametrów wejściowych. Zapiszemy ją sobie. I teraz przejdźmy do triggerów. I teraz, tak jak mówiłem wcześniej, Lambdę można zaschedulować, czyli można jej powiedzieć, jak często ma się uruchamiać. Więc powiedzmy, że ona będzie się uruchamiała raz na minutę. Więc raz na minutę, tak nazwijmy tego naszego krona schedulera. Nasze wyrażenie to będzie rate 1 minute. Czyli co minutę AWS automatycznie, samodzielnie będzie uruchamiał tą naszą Lambdę i będzie ją wyzwalał. W tej chwili ona nic specjalnego nie będzie robiła, ale potencjalnie tam mógłby być na przykład skrypt, który robi coś bardziej inteligentnego. Dodatkowa informacja to jest monitoring. Tutaj możemy zobaczyć informacje o wywołaniach tej Lambdy, ewentualnych błędach, czy też czasie wywołania. Też możemy przejść do logów, które są zbierane i je tutaj właśnie zobaczymy. Czyli na przykład jeżeli byśmy weszli do tego, to jeżeli ta Lambda logowała nam jakieś informacje, to będziemy mieć tutaj dostęp do tych danych. Dobrze, wróćmy sobie do naszej prezentacji, przejdźmy do kolejnego kroku. Teraz spróbujmy wystawić naszą usługę na świat w postaci usługi restowej. I do tego właśnie służy usługa Amazon API Gateway. W skrócie służy ona do tego właśnie, że konfigurujemy standardową usługę restową, czyli mamy pewną domenę, która może być nasza, a następnie konfigurujemy API, czyli pewne resursy, pewne metody HTTP. Czyli na przykład moglibyśmy mieć metodę GET. Jeżeli użytkownik ją wywoła w postaci requestu HTTP, to ona na przykład wywoła naszą Lambdę, która zwróci użytkownikowi pewne dane. Potencjalnie oczywiście moglibyśmy mieć inne metody HTTP, jak POST czy PUT. Potencjalnie też co API Gateway robi, to możemy wersjonować nasze API, czyli potencjalnie moglibyśmy mieć nową wersję dla nowych użytkowników. To, co robi jeszcze dodatkowo API Gateway, to monitoring, cache'owanie pewnych requestów po to, żebyśmy za każdym razem nie musieli do tej Lambdy iść, oraz bezpieczeństwo. Czyli moglibyśmy na przykład sobie skonfigurować, kto ma dostęp do naszego API, na podstawie jakich rzeczy, na podstawie jakich parametrów jest autoryzowany. Dobrze, więc wróćmy ponownie do naszych funkcji i utwórzmy nową funkcję. Tym razem podajmy, że ona będzie właśnie wystawiona na świat za pomocą API Gateway. Podamy nazwę naszego API, to będzie w tym przypadku Webinar API, środowisko deweloperskie, bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem, w tym możemy skonfigurować, jaki poziom bezpieczeństwa będziemy wykorzystywać. W tym przypadku będzie to poziom, czyli otwarty, czyli każdy potencjalnie będzie miał dostęp do naszej usługi. Idziemy dalej. Nazwa. Powiedzmy, że to będzie usługa jakaś wystawiona na świat, więc to będzie Webinar REST. Środowisko. Ponownie, tylko ja wybiorę Python 2.7. I teraz jakaś prosta informacja. Hello from Lambda REST Web Service. Tutaj mała ściąga, sobie wcześniej przygotowałem pewien kod, więc właściwie z niego skorzystam. Już tłumaczę, co on robi. Okej, czyli naszą odpowiedzią będzie w tym przypadku jednak Serverless ROCKS i to, co zwrócimy,
to po prostu zwykła odpowiedź HTTP, czyli HTTP 200 z informacją Serverless Rocks i odpowiedź będzie typu text HTML. Dobrze, wszystko jest tu poprawnie, rollout ponownie lambda roll, next i tworzymy. Teraz to zrobi AWS, to znowu zdeployuje naszą usługę, tylko teraz będzie również wystawiony na świat w postaci usługi restowej. To, co tutaj widzimy, to właśnie ten endpoint, to ten link, po którym ta usługa jest dostępna. Oczywiście w tej chwili jest ona dostępna pod domeną AWS-ową, wygenerowaną automatycznie, ale co normalnie byśmy zrobili, to teraz byśmy to przykryli własną domeną, którą mamy lub którą byśmy potencjalnie zakupili. Spróbujmy wejść na tego linka i zobaczyć, czy to zadziała. OK, weszliśmy i rzeczywiście dostaliśmy informację Serverless Rocks. Bo to, co zrobił API Gateway, to przeforwardowało nasz request do naszego kodu, a on odpowiedział Serverless Rocks. Spróbujmy jednak trochę teraz to rozszerzyć o pewne dodatkowe parametry. Więc ponownie wejdę do mojej ściągawki i załóżmy, że użytkownik w tym requestie HTTP może podać pewien parametr. Parametr HTTP, parametr query string. I znowu załóżmy, że on będzie się nazywał autor. Czyli teraz zmodyfikujmy naszą odpowiedź, że ona będzie wyglądała w ten sposób. Czyli serverless rocks by author. I teraz to będzie zwracane na świat w postaci tej usługi restowej. Zapisujemy. I teraz jak wrócimy do naszej usługi i dodamy ten parametr na końcu, zwykły parametr restowy, author Tomasz, to zobaczymy, że rzeczywiście teraz ta lambda odpowiedziała nam z informacją o tym parametrze, który podaliśmy. Dobrze. Teoretycznie też to moglibyśmy zrobić, moglibyśmy trochę zaktualizować naszą funkcję i ona teoretycznie też mogłaby zwracać coś bardziej takiego inteligentnego. Więc teraz to, co zmodyfikowałem, to rzeczywiście zwrócę już typową odpowiedź HTML-ową. Pewien prosty kod HTML-owy z informacją o tagu, pewien obrazek. Zapiszemy sobie to. I teraz jak ponownie wrócę do mojej funkcji, to rzeczywiście zobaczymy, że nasza lambda odpowiedziała faktyczną stroną www z informacją, z obrazkiem i znowu z tym odpowiedzią tekstową. Dobrze. Przejdźmy zatem dalej. Tutaj też taka informacja, bo często te pytania się pojawiają, czy można lambdę testować lokalnie? Istnieje coś takiego, co jest określane jako SAM, czyli Serverless Application Model i w skrócie to jest framework właśnie do tego, żeby po pierwsze budować aplikacje w środowisku lokalnym. Możemy wówczas również testować nasze aplikacje serverless w środowisku lokalnym, a następnie wdrażać w postaci jakby jednej paczki właśnie do chmury. Innym rozwiązaniem dla bardziej zwolenników Pythonu może być Chalice, czyli to jest framework właśnie do budowania aplikacji w oparciu o Lambda i API Gateway w postaci framework do budowania właśnie takich aplikacji. Dobrze. Kolejną usługą, o której chciałbym Wam powiedzieć, jest DynamoDB. DynamoDB jest bazą nierelacyjną, która w skrócie wygląda w ten sposób, że użytkownik tworzy tabele. Tabele można utożsamiać z naszymi bazami. Potencjalnie zamówienia, klienci, produkty i to jest zarządzalna baza nierelacyjna, jak Cassandra, jak MongoDB. I w skrócie jest to baza nierelacyjna, więc nie mamy określonego schematu, struktury, tylko te struktury są różne. Każdy nasz rekord będzie miał inne atrybuty potencjalnie o innej składni. Teraz struktura tabeli wygląda mniej więcej w ten sposób, że mamy po pierwsze haszki, czyli to jest nasz klucz główny naszej tabeli, a dalej będziemy mieć atrybuty, które właśnie są przyporządkowane do tego naszego rekordu. Dobrze. Ominę trochę, żeby nie tracić czasu. I teraz tak, to jest DynamoDB jest usługą znowu serverless, czyli jeżeli chodzi o skalowalność, to znowu użytkownik nie myśli o skalowalności. Tak naprawdę użytkownik widzi jedną bazę nierelacyjną, ale pod spodem istnieje wiele tak zwanych shardów. Teraz im więcej danych mamy lub im większą przepustowość chcemy osiągnąć na tej bazie, to DynamoDB będzie rosło. Będzie rósł, aby przechowywać te dane i być w stanie obsłużyć tą skalowalność, tą przepustowość, której sobie życzymy. Więc potencjalnie byśmy mieli w tej naszej bazie tylko 10 GB,
i by nasze oczekiwanie byłoby w stylu 5 requestów na sekundę, jeżeli chodzi o zapis i odczyt, to potencjalnie mogłoby być tam jeden czy parę serwerów. Ale jeżeli nasze oczekiwania byłyby dużo bardziej większe, 10 terabajtów, setki requestów, jeżeli chodzi o odczyty i zapisy, to wówczas to, co zrobi Dynamo DB pod spodem, to się wyskaluje, żeby być w stanie to obsłużyć. Dobrze, więc teraz zmodyfikujmy naszą aplikację. W tej chwili ona wyglądała w ten sposób, że mieliśmy lambdę, która została wystawiona na świat w postaci usługi restowej, więc teraz dodamy bazę danych. Dodamy bazę danych nierelacyjną DynamoDB, gdzie będziemy przechowywać informacje o tych użytkownikach, którzy ją wywołali. Dobrze, więc wróćmy do naszej konsoli AWS-owej i teraz, gdzie ja przejdę, to właśnie przejdę do usługi DynamoDB i utworzymy sobie tabelę i teraz nazwijmy naszą tabelę na przykład users, czyli użytkownicy. Mam taką tabelę, to powiedzmy webinar users. Jeden klucz główny, powiedzmy, że to będzie ID. Tworzymy tabelę. I teraz w skrócie, po około minucie, minuta to jest góra, tabela będzie utworzona. Okaże się, że nagle, że minuta wystarczy, żeby utworzyć w pełni zarządzalną bazę relacyjną i będziemy mogli zacząć z niej korzystać. Możemy sobie odświeżyć i właściwie baza jest już utworzona. W tej chwili tam nie ma żadnych informacji, żadnych rekordów, więc wrócimy do naszej usługi i ją troszeczkę zaktualizujemy. OK. Dobrze, więc nasz kod wygląda tak jak poprzedni, tylko to jest ta informacja, którą ja dodałem. Czyli właśnie komunikuję się z DynamoDB z tabelą, którą sobie nazwałem Webinar Users. I do niej wrzucam rekord, który będzie miał dwa atrybuty. Po pierwsze, będzie to ID, to będzie sztucznie wygenerowany identyfikator, a drugim atrybutem będzie autor. To będzie ta informacja, która zostanie mi wysłana przez użytkownika przez request HTTP. Dobrze, wszystko wygląda w porządku, zapiszmy sobie to. Wróćmy teraz do naszej usługi restowej i ponownie wywołajmy ją. Powiedzmy, że teraz podamy nazwę, na przykład Ania. OK, czyli nasza usługa zwróciła nam informację Serverless Rocks by Ania i przejdźmy do naszej bazy danych, odświeżmy te informacje. I nagle się okazuje, że rzeczywiście też w tej tabeli są informacje. Dobrze. OK. Przejdźmy zatem dalej do kolejnych rzeczy. Kolejnymi usługami, o których chciałbym wspomnieć, jest messaging, czyli Amazon SNS i SQS. To są usługi nie nowe, ale one są również usługami serverless. I w skrócie opiszmy sobie tak w prostych słowach, czym one są. Usługa SNS, Simple Notification Service, będzie służyła do tego, aby utworzyć notyfikacje. Tworzymy tak zwany topic, do którego będziemy wysyłać informacje, pewne wiadomości z naszej aplikacji, a następnie do tego topiku będziemy dopisywać, dowiązywać subskrybentów. To może być na przykład e-mail, SMS, Lambda, HTTP, czy kolejki SQS-owe. Teraz jakby jak to działa, to jest w ten sposób, że jeżeli wyślemy jakąś informację do tego topiku, to co zrobi SNS, to następnie prześle tą informację do wszystkich subskrybentów, którzy zostali dodani, którzy są podpięci pod te notyfikacje. SQS, Simple Queue Service, jest usługą podobną, ona również służy do messagingu, ale trochę na innym typie, trochę innej struktury. Tutaj tworzymy kolejkę, do której będziemy wysyłać wiadomości. Jednak teraz ta kolejka będzie działała w ten sposób, że ona nie będzie wysyłała tej wiadomości do potencjalnych adresatów. To ci adresaci, to nasze aplikacje, konsumenci, będą następnie odpytywali się tą kolejkę i będą pobierali te wiadomości. Dobrze, więc ponownie zmodyfikujmy naszą aplikację i teraz do naszej lambdy, która ma tą logikę, która służy do odpowiadania użytkownikom i do zapisywania tych informacji na bazie, dodam informację, żeby wysyłała tą informację do topiku z SNS, który następnie będzie robił dwie rzeczy.
po pierwsze wysyłał e-maila, a następnie dodawał tą informację do kolejki, gdzie będzie ona czekała dla potencjalnych konsumentów. Dobrze, wróćmy do naszej usługi i przejdźmy do tych usług messagingowych. Przejdźmy najpierw do usługi SNS, czyli Simple Notification Service. A następnie utwórzmy właśnie ten topic. Create new topic. Ja sobie nazwę mój topic webinar SNS. OK. I teraz do tego topiku dodam subskrybenta. I tym subskrybentem będzie właśnie e-mail. Czyli tu mamy właśnie tą listę wyborów, o której mówiłem. Ja sobie tu dodam mój adres e-mail, który teraz wygenerowałem, na przykład aws.stachewski.org i tworzę taką subskrypcję. I teraz w skrócie, za każdym razem, jak do tego topiku zostanie wysłana wiadomość, to ona następnie przez tą usługę zostanie przesłana do wszystkich subskrybentów, potencjalnie w tej chwili tylko do jednego, na ten mój adres e-mail. Teraz taka też informacja, SNS będzie czekał na potwierdzenie, żebyśmy nie spamowali nikogo, to na tą skrzynkę e-mailową, którą ja tu podałem, powinien zostać był wysłany e-mail. Odświeżam sobie i rzeczywiście dostałem informację, żeby potwierdzić, że rzeczywiście mam prawo dostawać informacje pod ten adres. Klikam i w skrócie, jak wrócę do mojej usługi i odświeżę, to rzeczywiście mam informację, że to już zostało zatwierdzone, ten e-mail jest już poprawny. Drugą usługą, którą podepnę, będzie właśnie kolejki, będzie SQS, Simple Queue Service. Więc ponownie utworzę sobie właśnie kolejkę. Nazwę ją sobie w postaci Webinar Queue. I tyle. Kolejka jest utworzona i znowu to pokazuje właśnie skalę chmury, te klocki Lego, że wystarczyło właśnie 3 sekundy, żebyśmy mieli kolejkę, która jest w pełni zarządzana przez chmurę i nie musimy myśleć o serwerach, nie musimy myśleć o zarządzaniu tą kolejką. Teraz co jeszcze zrobimy, to podepniemy tą kolejkę do naszych notyfikacji, czyli z akcji wybierzemy sobie opcję subskrypcji do naszej kolejki. Webinar SNS i subskrypcja. Teraz, jeżeli wrócę do moich notyfikacji, odświeżę ten topic, to mam informację, że mam 2 potencjalnych adresatów. Teraz za każdym razem, jak tu przyjdzie jakaś wiadomość, to ona zostanie wysłana zarówno pod e-mail, jak i na kolejkę SQS-ową. OK. No to co? Wróćmy do naszej funkcji Lambda i ją odrobinę zmodyfikujemy. Znowu posilę się moim jakby przykładem. OK. W skrócie to jest to, co dodaję, to jest ten paragraf. Łączę się z SNS-em, czyli ten Simple Notification Service, tą usługą notyfikacyjną i będę chciał wysłać do niej informację właśnie tą Serverless Rocks by eToAuthor. To jest identyfikator mojej, właśnie tego topika tych notyfikacji. Czyli jeżeli mam ten topic webinar SNS, to tu mogę właśnie znaleźć ten identyfikator tych notyfikacji. Więc teraz ja sobie wkleję tą informację tutaj i tyle. Zapiszę całość. I teraz teoretycznie, jeżeli wszystko zaszło poprawnie, to powinno to zadziałać. Więc wrócę do mojej usługi webowej. Powiedzmy, że teraz podam inne imię, powiedzmy, że to będzie Danuta. Więc oczywiście usługa rejestrowana nam odpowiedziała, Serverless Rocks by Danuta. Ta informacja została też wysłana zapewne do bazy danych, ale jeżeli wszystko zaszło też poprawnie, to powinniśmy dostać taką informację do SNS-a, a SNS powinien przeforwardować tę informację na kolejkę i na e-maila. Więc ja sobie tu odświeżę mojego e-maila i rzeczywiście dostałem e-maila Serverless Rocks by Danuta. Ktoś tam też testuje, jakiś nasz słuchacz, ale to jest ta informacja, którą ja wysłałem, czyli Serverless Rocks by Danuta. Też jeżeli wejdziemy do naszej kolejki, odświeżymy informację, to też widzimy, że tam są dwie wiadomości. Czyli jeżeli ja sobie teraz podejrzę tą kolejkę, to zobaczę, że tam są te właśnie dwie wiadomości. Jeden to będzie ten Zenon, a drugi to będzie ta wiadomość właśnie ode mnie, czyli właśnie by Danuta. Dobra, wygląda w porządku, wygląda, że wszystko działa, więc jakby pokażmy kolejne usługi typu serverless.
Kolejną usługą będzie Step Function. Step Function jest usługą w skrócie bardzo prostą, bardzo taką łatwą do wytłumaczenia. Idea polega na tym, że tworzymy workflow. Tworzymy workflow naszych lamp. Bardzo często to będą lampy. Idea polega na tym, że bardzo często chcemy połączyć, powiedzieć, uruchom jedną lampę, ale po drugiej. Czasem chcemy coś zrobić jednocześnie, czyli wówczas możemy zrobić coś, żeby działało równolegle. Czasem chcemy poczekać pewien określony czas, poczekaj 5 minut, poczekaj do określonej godziny, a dopiero następnie uruchom kolejną lampę. Czasem chcemy jednak też warunek postawić. Na podstawie rezultatu z poprzedniej lampy wywołaj pewne kolejne lampy. I teraz właśnie do tego służy usługa Step Function. I teraz, żeby ją pokazać, najpierw utwórzmy jeszcze jedną prostą funkcję lambdy, która będzie tam służyła tutaj do zobrazowania jakby idei. Powiedzmy, że ją sobie nazwiemy Step Function Example. Czekajcie, jeszcze raz muszę. Czyli Step Function Example. W środowisku to będzie Python. Podaję mój kod i teraz już tłumaczę, co on robi. On będzie oczekiwał tak naprawdę dwóch parametrów wejściowych. Po pierwsze to będzie message, a po drugie ID. I on sprawdza, czy ten parametr ID jest podany. Jeżeli jest, to po prostu go inkrementuje. Jeżeli go nie było, to po prostu ustawia go na 1. Następnie wysyłamy tą informację do SNS-a, czy do naszych notyfikacji, więc ja ponownie sobie skopiuję ten identyfikator tej notyfikacji. OK. A następnie zwracam ponownie ten sam parametr wejściowy, tylko już z nowym ID. Czyli potencjalnie, jeżeli na wejściu była jakaś wiadomość, identyfikator, to ją zwrócimy, tylko identyfikator, ten ID będzie zinkrementowany. Dobrze. OK, więc to sobie zapiszmy. Możemy sobie to teraz przetestować, czyli na przykład test action. Możemy zobaczyć message. Raz, dwa, trzy. Save and test. Zwróciło nam informację raz, dwa, trzy, ID 1, a potencjalnie gdybyśmy zrobili coś innego, czyli ID 3, to zwróciłem informację raz, dwa, trzy, ID 4. Czyli to jest nasza funkcja i to jest po to, żeby zobrazować ideę działania. Teoretycznie też powinniśmy zaraz dostać e-maile tak naprawdę z tymi informacjami ode mnie i od potencjalnie innych użytkowników, którzy znowu postanowili potestować ten nasz endpoint. Dobra, więc pokażmy teraz rzeczywiście, jak działa Step Function. Czyli przechodzę do usługi Step Function, utworzę właśnie ten workflow. Nazwę go sobie Step Function Example. I teraz to, co tu widzimy, to są pewne template'y gotowe, czyli na przykład moglibyśmy utworzyć Hello World, które idea będzie polegała na tym, że zostanie uruchomiona jedna funkcja lambda, może pewne warunki, może właśnie rozgałęzienie, poczekanie paru sekund. My wykorzystamy ten template Wait Status, który polega w skrócie na tym, że uruchamiamy jedną lambdę, następnie są przykłady, że czekamy parę sekund, czekamy do konkretnej godziny, na końcu uruchamiamy kolejną lambdę. To jest trochę zbyt zaawansowane dla nas, więc trochę to zmodyfikujemy. Na lewo, co widzimy, to jest tak naprawdę zapis tego workflowa w postaci JSON-a. Więc będziemy mieć jedną lambdę, to będzie nasza pierwsza lambda, to będzie nasza druga lambda. OK, odświeżymy sobie widok. Dobrze, to już zaczyna wyglądać sensownie. Jakby moim celem będzie coś takiego. Chcemy uruchomić najpierw tą lambdę, następnie chcę, żebyśmy poczekali 5 sekund, a następnie ponownie chcę, żebyśmy uruchomili tą samą lambdę. Dobrze, więc sprawdźmy, jaki był identyfikator tej lambdy. To był identyfikator, który wykorzystamy, żeby powiedzieć, że ta lambda ma być uruchamiana. Czyli naszą pierwszą lambdą, pierwszym tym elementem będzie właśnie to Step Function Example. Następnie przejdziemy do kroku poczekaj 10 sekund, a następnie przejdziemy do ostatniego kroku i tu ponownie będziemy chcieli uruchomić tą samą funkcję. Możemy odświeżyć, nic się nie zmieni i tworzymy workflow. Tworzymy tak naprawdę maszynę stanową.
OK, maszyna stanowa jest zrobiona. Teraz spróbujemy ją uruchomić. Uruchamiamy ponownie z pewnymi parametrami wejściowymi, więc nazwijmy to sobie teraz, że to będzie message, przykład step function by Tomek. Uruchamiamy. Teraz to robi step function, to uruchomiło pierwszą lambdę, ona została, rozpoczęło się jej uruchamianie. Za parę sekund zobaczymy, że ona zostanie zakończona. Przeszedł następnie do kolejnego kroku i tutaj w tym kroku on będzie czekał 10 sekund. Poczekamy tę chwileczkę. To oczywiście dostajemy też informacje o logach. Następnie przeszedł do ostatniego kroku. Możemy teraz zobaczyć też informacje, które były przekazywane pomiędzy tymi krokami, czyli first state. Inputem było to, co ja powiedziałem. Przykład step function by Tomek. Outputem, bo tak skonfigurowaliśmy sobie naszą lambdę, była informacja, dodany był jeszcze identyfikator ID. Ten krok niczego nie zmienił, natomiast final state, inputem było właśnie to ID 1, outputem była 2. Też oczywiście na pewno dostałem e-maile z powrotem, czyli właśnie tutaj mamy te dwa e-maile. To było ID 1, przykład step function by Tomek, oraz ID 2, przykład step function by Tomek. OK. Wróćmy do naszej prezentacji i zobaczmy, co dalej na tapecie. Kolejnym tematem, o którym chciałbym powiedzieć, jest usługa Kinesis Firehose. Ona będzie troszeczkę inna. Na razie zapominamy już o Lambdzie. To jest zupełnie inna kategoria usługi, a o której też warto wspomnieć. I teraz idea jest bardzo prosta. Bardzo często potrzebujemy zbierać informacje o tym, co robią nasi użytkownicy w aplikacjach mobilnych, w aplikacjach webowych itd. Potencjalnie tych użytkowników mogą być tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. I teraz jak zbudować mechanizm, który będzie w stanie przechwycić te wszystkie informacje, a jednocześnie, jeżeli tych informacji nie będzie, to żeby nie będziemy musieli płacić. I teraz tą usługą będzie właśnie Kinesis Firehose. I w skrócie można utożsamiać sobie tą usługę z takim buforem. Takim buforem, który będzie przechwytywał informacje od użytkowników, skalował się, żeby po prostu wchłonąć wszystko, potencjalnie setki tysięcy informacji, a następnie to zbuforuje i odłoży do pewnych miejsc. Przykłady może być na przykład S3, czyli będzie już w innym tempie agregował te informacje i odkładał do usługi S3, gdzie potencjalnie możemy je analizować lub procesować dalej. Więc zróbmy sobie teraz kolejny taki przykład. Więc przejdźmy do usługi Kinesis. Kinesis. I teraz usługi Kinesis są trzy odmiany. My właśnie teraz będziemy korzystać z Firehose'a, bo Firehose jest właśnie usługą serverless. Przechodzimy do tej usługi, a następnie tworzymy właśnie ten stream, czyli ten nasz bufor. Nazwę go sobie jako webinarium stream albo bufor. OK, tu jeszcze mała rzecz, o której zapomniałem. Ten nasz bufor będzie przerzucał dane do usługi S3, więc utworzymy sobie bucket S3, gdzie te dane będą trafiały. Więc utworzę sobie nasz bucket webinarium serverless w Irlandii utwórz. OK. I do tego miejsca będę chciał wrzucać te dane. OK. Czyli wracamy do tego wizarda do tworzenia bufora, czyli webinarium bufor. Przechodzimy do kolejnego kroku. Potencjalnie moglibyśmy do lambdy wykorzystywać, żeby zrobić transformację. Jak i przychodzi jakiś event od naszych użytkowników, to już chcemy przeprocesować go, już chcemy na przykład zrobić konwersję z jednego na drugi format. Nam to nie będzie istotne, przechodzimy sobie dalej. I teraz właśnie wybieramy, gdzie te dane mają trafiać. Czy to będzie S3, czy Redshift, hurtownia danych, czy może Elasticsearch. W naszym przypadku to będzie S3. Bucketem naszym będzie ten, który utworzyliśmy, czyli webinarium serverless. I powiedzmy, że to... Zaczekajcie, bo myszka mi padła. Jak to oczywiście bywa w najlepszym momencie. Dobra, zaczekajcie sekundkę. Okej, okay. Musimy. Okej. Okay.
już mam kolejną myszkę, która działa na szczęście. Dobra. O, okej. Okay. Czyli wracamy do tworzenia naszego bufora. Czyli naszym bucketem będzie webinarium serverless. Prefix dane będziemy wrzucać do folderu data. Idziemy dalej. I teraz to, co będzie robiło Kinesis, to będzie na początku buforowało te dane. I teraz mamy też możliwość określenia, jak często te dane będą następnie z tego bufora wyrzucane do S3. Powiedzmy, że my chcemy wyrzucać te dane, jeżeli będzie spełniony jeden z dwóch warunków. Albo tych danych już będzie 1 megabajt, albo co najmniej co 60 sekund. Czyli co 60 sekund te dane mają być wyrzucane z bufora i wrzucane do usługi S3. Tutaj dane nas nie będą interesowały. A następnie jest tylko tu jeszcze rola, czyli uprawnienie, które chcemy wybrać. I tworzymy. I teraz nasz bufor jest stworzony, on się ogólnie tworzy około 2-3 minut, więc poczekamy przez chwilę, przejdziemy do innego tematu i zaraz do tego powrócimy. Kolejnym tematem, który będę chciał Wam pokazać, jest usługa Athena. Teraz Athena dla mnie osobiście jest drugą taką fajniejszą usługą w AWS-ie, bo też po raz kolejny pokazuje, zmienia sposób budowania aplikacji, tym razem sposób robienia analityki. I teraz normalnie, jeżeli chcieliśmy robić analitykę danych, które zebraliśmy, na przykład logów, no to pojawia się pytanie, jak to robić? Czy na przykład będziemy kopiować te dane do hurtowni danych, do Redshifta przykładowo i dopiero na tej hurtowni danych będziemy wywoływać nasze zapytania SQL-owe? Czy potencjalnie uruchomimy Hadoopa, uruchomimy klaster Hadoopowy, bo tych danych rzeczywiście mamy bardzo dużo, to są gigabajty, terabajty. Albo może tradycyjnie, ale mimo wszystko uruchomimy bazę danych, może MySQL-a, może Postgresa. Te dane będą skopiowane do tej bazy, a następnie na tej bazie będziemy robić naszą analitykę. No i pytanie pojawia się, czy można to zrobić szybciej, czy można to robić analitykę, ale bez użycia serwerów, bez uruchamiania tej zbędnej infrastruktury. I dlatego właśnie powstała Athena. W skrócie Athena to jest taka analityka bezserwerowa. Athena to jest proxy, gdzie będziemy podawać nasze zapytanie SQL-owe, a to, co zrobi Athena, to wykona to nasze zapytania na danych, które są w S3. Jeżeli nie robimy żadnych zapytań, to nie płacimy. Nie musimy uruchamiać żadnej infrastruktury. W przypadku Atheny płacimy tylko wtedy, gdy ona faktycznie coś skanuje, gdy ona analizuje jakieś dane. Dobrze. Zróbmy sobie przykład, jak będzie to działało. I teraz w naszym bakiecie utwórzmy kolejny podfolder. Nazwijmy go sobie jako analityka. I teraz do tego folderu ja przygotowałem pewien plik testowy, plik prosty. Prosta to jest fałka, która pokazuje informacje o paru osobach. Czyli 4 osoby, wiek, imię, nazwisko, wzrost i miejsce urodzenia, miasto. Wrzucę ten plik tutaj do tego mojego bucketu. Oczywiście to będzie przykład trywialny, jedna prosta CSV-ka, ale idea Atheny bardzo jest fajna wtedy, gdy mamy tych danych bardzo dużo. Potencjalnie są to gigabajty, terabajty danych, które właśnie chcemy przeanalizować. Ad hocowe zapytania, ad hocowe SQL-ki, na przykład przy analizie logów. No i dobrze, powiedzmy, że chcemy teraz to przeanalizować, a nie chcemy jednak tego wrzucać do hurtowni danych, do bazy danych, bo nie o to nam chodzi. Więc wrócę sobie do konsoli AWS-owej i przejdę następnie do usługi, która właśnie się nazywa Athena. I teraz co zrobię w Athenie, to właśnie podam informacje, gdzie są moje dane, które chcę przeanalizować. To, co ja teraz tu robię, to tworzę tak naprawdę widok. Tworzę widok o nazwie People. Mówię, że moje dane są we strójce, w tym bakiecie i w tym folderze. To jest, dla tych osób, które wiedzą, to jest składnia Hive'a tak naprawdę. Czyli mówię, że moje dane są w S3, w tym bakiecie i w tym folderze. To jest CSV-ka tam i ona ma taką składnię. Na początku jest wiek, imię i tak dalej, i tak dalej. I teraz tworzę sobie taką definicję. Okej, okay, czekajcie.
Zobaczymy, czy się uda tak na szybko. Chyba się nie uda, niestety, na szybko. Dobrze, więc chyba tutaj musimy, niestety będziemy musieli wstrzymać się na tym przykładzie. No niestety pokazywanie na żywo niektórych rzeczy czasem nie do końca opłaca się. Dobrze, zobaczmy, czy nasz buffer, nasz kinezis wstało. Rzeczywiście ten nasz buffer, który utworzyliśmy, czyli webinar buffer, jest już w statusie active. I teraz co spróbujemy zrobić, to właśnie spróbujemy go wykorzystać, żeby on te dane automatycznie wrzucał do S3. Teraz ja sobie wcześniej przygotowałem pewną prostą stronę webową. To jest prosta strona webowa, która ma informacje właśnie o moich credentialach, czyli możemy się zalogować do mojego konta. I teraz ona będzie właśnie wysyłała informacje do mojego bufora. Ten bufor nazwaliśmy Webinarium Bufor. Teraz ja sobie tak samo nazwę tą informację tutaj. OK. Teraz pokażę Wam, jak ta strona wygląda. To jest zwykła, prosta strona, która wygląda w ten sposób, że ja mam pewne kolory i mogę podać moje imię, na przykład Tomek. I zaraz za każdym razem, jeżeli ja kliknę jakiś kolor, to ta informacja zostanie wysłana właśnie do Kinezisa. Do Kinezisa, który zbuforuje tą informację, a następnie po minucie, albo gdy już będzie jej określona ilość, prześle ją do usługi S3, żeby była tam przechowywana. Ja sobie teraz poklikałem trochę. Też możemy zobaczyć w konsoli, czy mamy tu jakieś błędy. OK. Zobaczcie, że za każdym razem, jeżeli ja kliknę na coś, to dostaję informację właśnie o identyfikatorze. To jest identyfikator, który został zwrócony przez Kinezisa, dzięki czemu też możemy śledzić, co my właściwie tam robimy. Za każdym razem, jeżeli ja sobie coś kliknę, to ta informacja będzie właśnie wysłana do Kinezisa. I teraz po tych 60 sekundach, albo po tym 1 mega, który zostanie odebrany, te dane będą właśnie wysyłane do S3. Teraz zobaczymy, czy już minęła ta minuta. Chyba jeszcze nie. Dobra, to jeszcze tutaj poczekajmy. Ta minuta musi upłynąć. Wróćmy do tej Ateny, ja tu już zobaczę, czy na szybko jestem w stanie coś tutaj poprawić. Nie, dobra. Zobaczmy, znowu wróćmy. OK. Jesteśmy na naszym S3. Można zobaczyć, że już utworzył się katalog data. Data 2017. Tutaj struktura katalogowa to jest dzień dzisiejszy. Rzeczywiście widzimy, że już to, co zrobił Kinezis, to wrzucił tam nowy plik. Nowy plik, który właśnie to są te kliknięcia, które ja sobie robiłem na tej mojej stronie testowej. Jeżeli ja pobiorę ten pliczek, to mogę właśnie zobaczyć informację o Tomek, to jest ta informacja, którą ja wpisałem, kolory, które klikałem i data. Ja właśnie tak utworzyłem tą stronę, że ona właśnie wysyła atrybut, gdzie jest autor, czyli to jest ten moje imię, value, czyli właśnie ten kolor, który był klikany i data kliknięcia. Czy to jest znowu przykład, za pomocą którego możemy zobrazować, że bardzo prosto, bez użycia serwerów, możemy zbudować mechanizm, który będzie zbierał informacje o tym, co użytkownicy robią na naszych aplikacjach, w naszych systemach. Potencjalnie, jeżeli nikt nic nie będzie robił, to Kinezis po prostu nie będziemy za Kinezis Firehouse w ogóle płacić. Jednocześnie nie musimy zarządzać tym, nie musimy skalować, wszystko robi się samo. Dobrze. Posłuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Jeżeli chodzi o Atenę, to jeszcze pokażemy ją bodajże na kolejnym webinarium za miesiąc, gdzie skupimy się na Big Data jakby konkretnie. I wówczas jestem pewien, że wszystko przebiegnie pomyślnie. Dzięki wielkie za to webinarium, za spotkanie. Tak jak mówiłem, serverless jest jednym z ciekawszych tematów, trendów IT, które widać w obecnym czasie. Pozwala rzeczywiście budować aplikacje, systemy dużo bardziej sprawnie, szybciej, bo nie musimy skupiać się na aplikacjach, na serwerach.
na serwerach, tylko skupiamy się na naszych aplikacjach, na tej wartości biznesowej, które one dostarczają. Dzięki wielkie. Jeżeli będą jakieś pytania, czy pytania dodatkowe, to jakby kontaktem dla Was będzie Arek Dulik. Ewentualnie dodatkowe pytania też techniczne spokojnie możecie do mnie kierować. Dzięki wielkie w takim razie za to webinarium i do zobaczenia za miesiąc na kolejnym. Cześć.